Obraz Jezusa Miłosiernego, znajdujący się w kościele reformatów w Krakowie, w sanktuarium świętego Kazimierza. To z tego obrazu 13 grudnia 1707 roku wyszedł Jezus Miłosierny na zakończenie zarazu podczas litanii do imienia Jezus. Tego dnia, 13 grudnia w 1707 roku w Wenecji, córka króla Jana III Sobieskiego, regentka Bawarii, adoptowała syna króla Armenii Aretina. W kościele tym, w kościele świętego Kazimierza, ulica Reformacka w Krakowie, znajduje się skarbona duchowa. Skarbona duchowa, modlitwa za dusze w czystu cierpiące. Imprymatum wydał kardynał Puzino 5 sierpnia 1904 roku, 5 kwietnia 1904 roku. W skarbonie duchowej mamy również taką tekst: nie płacz, ale módl się. Czcigodny biskup Tomasz we Francji opisuje o swojej babci wydarzenie. Opłakiwała ona ciągle śmierć swojego syna. Pewnego razu miała sen, w którym widziała wielką liczbę młodzieńców otoczonych jasnością i biegnących z nadzwyczajną wesołością. Za nimi w znacznej odległości spostrzegła syna swojego, wolno postępującego. Pyta się go, dlaczego tak na ostatku i dlaczego w znacznym oddaleniu samotniej i powole bierz, a on, pokazując worek ciężki, wiszący na plecach, rzekł jej: droga matko, oto są łzy napełnione, wylane za śmierć moją, które swoim ciężarem przeszkadzają mi, bym dostał się prędzej do mego Boga i zakończył męki czyśćcowe. Bogu ofiaruj łzy swoje, zgódź się z wolą Bożą, postaraj się o ofiarę mszy świętej, nie płacz, ale módl się, a uwolnisz mnie od tego ciężaru i prędzej staną przed Bogiem. Skarbona duchowa. Jezus Miłosierny, Jezu, ufam Tobie. O Jezu Miłosierdzie, modlitwa do Miłosiernego Pana Jezusa w obrazie kaplicy Kościoła Franciszkanów w Krakowie. Nasz Miłosierny Zbawicielu i Pocieszycielu, powierzamy Ci nasze osobiste prośby i naszych rodzin, a także losy naszej ojczyzny, wszystkich krajów świata oraz każdego człowieka. Ty, Panie, jesteś nad całym naszym światłem, naszym życiem, naszą drogą, naszą prawdą i naszą nadzieją. Dobry Panie, prośby, jakie do Ciebie zanosimy, pragniemy powierzyć w stawiennictwo Twojej niepokalanej Matki oraz świętych patronów przedstawionych na tym cudownym obrazie. Jezu, ufam Tobie. Pierwsze objawienie się Jezusa Miłosiernego w Krakowie. W kaplicy w tym obrazie poświęcił 13 grudnia w 1907 roku kardynał Puzino.